Wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Zągotach jest już gotowe. Odbył się odbiór techniczny. Dzieci, młodzież, a także dorośli z obiektu będą mogli korzystać już wkrótce. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Udało się, bo część środków żeśmy pozyskali wcześniej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 230 tysięcy złotych. Pozostałe środki dołożyliśmy z własnego budżetu. To nas kosztowało w granicach 610 tysięcy złotych. To była jedna z trzech ofert, najtańsza oferta. Lokalny wykonawca zrobił to zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystko jest w porządku. Na to boisko mieszkańcy czekali dość długo. Udało się nam wspólnymi siłami doprowadzić do jego realizacji, zaznacza radny gminy Bielsk. Jestem bardzo zadowolony, bo chociaż młodzież będzie miała gdzie się spotykać, będą może turnieje, rodzice będą się między sobą tak samo integrować, bo jeśli będą przychodzili tu z dzieciakami, no to będą zarazem i między sobą się integrować. No. Boisko to jeden z najnowocześniejszych obiektów na terenie gminy. Będzie mógł z niego korzystać każdy, zapewnia dyrektor szkoły. Takiego obiektu tutaj w szkole brakowało nam. Teraz już jest, dzięki staraniom pana wójta, przewodniczącego rady gminy, radnego. Także cieszę się bardzo. Tym bardziej, że obiekt ten będzie wykorzystywany nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, wtedy kiedy działa szkoła, przedszkole, ale również będzie wykorzystywany przez społeczność tutaj lokalną, która będzie mogła korzystać popołudniami, wieczorami. Obiekt będzie czynny przez całą dobę, więc mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni i będą korzystali z tego. Wielkie otwarcie boiska zaplanowano na wiosnę. Wolontariusze. Na nich zawsze można liczyć. Okazją do uhonorowania ich bezinteresownej pomocy był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i gala, którą zorganizował PKN Orlen. To, co jest ważne dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tym ludziom się chce, bo niewielu ludziom się chce. Tym ludziom chce, niesie się serce i ci ludzie dają wiele miłości, ci ludzie mają wiele inicjatyw, ci ludzie są bardzo twórczy, ci ludzie poświęcają swój własny czas, niejednokrotnie, który mogą rodzinie poświęcić, więc to są wspaniali ludzie. Wolontariusze grupy Orlen bardzo mocno zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w chwili wybuchu wojny. Organizowali transport, mieszkania, żywność. Nagrodę specjalną PKN Orlen za akcję Solidarni z Ukrainą otrzymał Sławomir Klimkowski, radny gminy Bielsk, który wspólnie z zespołem PKN Orlen, Orlen Laboratorium i Orlen Service wyremontował mieszkania w Bielsku dla uchodźców z Ukrainy. Dlaczego to robił? Pomagać innym przede wszystkim i cieszyć się z tego, że można pomóc innym. Specjalne podziękowania dla Fundacji Orlen przygotował wójt gminy Bielsk za pomoc przy projekcie. Chór Bielszczanie skończył 10 lat. Była to okazja do wspólnego świętowania. W bielskim GOK odbyły się uroczyste obchody jubileuszu. Były prezenty, tort, życzenia od zaproszonych gości, wśród których był wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. To wspaniali ludzie, w większości moi przyjaciele, znam ich osobiście i te 10 lat, jestem przekonany, odmłodziło ich, bo przecież wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, ale także wpływa na to, że wspólnota się odradza. Zamiast siedzieć w domu, spotykają się na próbach, mają wspaniały repertuar, występują na festiwalach, na przeglądach, ale tak jak pani powiedziała, są wizytówką naszej gminy Bielsk. To wielka sprawa, że mamy w ofercie kulturalnej właśnie taki zespół. Zespół, który jest reprezentantem, jak zresztą sama nazwa wskazuje, naszej gminy Bielsk. Bielszczanie, to brzmi dumnie i myślę, że na kolejnym jubileuszu znów się spotkamy i będziemy się cieszyli. No, ja też taką mam skrytą nadzieję, że niedługo do tego zespołu dołączę. Ten chór to dla nas duże bogactwo, zaznacza wójt gminy Bielsk. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy w tym okresie podjąć. W swoich szeregach skupia w zasadzie wszystkich emerytów i rencistów, którzy chcą śpiewać w chórze. Zresztą w chórze nie są tylko i wyłącznie sami emeryci, bo ci, którzy nie należą do stowarzyszeń, również tutaj odnaleźli swoje miejsce. I z tego się bardzo cieszymy, że istnieją, że każda uroczystość na terenie gminy odbywa się z ich udziałem. Dni Bielska, Dożynki, 11 listopada, przegląd chórów senioralnych,
mają sukcesy i to jest nasza największa radość. Nie wyobrażamy sobie, że tego chóru mogłoby nie być, dodaje dyrektor GOK. Jubileusz 10 lat działalności chóru Bielszczanie przy Gminnym Ośrodku Kultury to piękne wydarzenie. Jest to historia, którą stworzyli chórzyści, jest to historia gminy, jest to historia Gminnego Ośrodka Kultury i warto oczywiście pielęgnować tą tradycję i dbać o naszych Bielszczan, żeby w przyszłości obchodzili kolejne piękne jubileusze i oczywiście reprezentowali naszą gminę na różnych uroczystościach. My również gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W imieniu samorządu gminy Bielsk, wszystkich pracowników, chciałbym Państwu życzyć na te święta Bożego Narodzenia dużo zdrowia, pomyślności, abyście Państwo te święta spędzili w miłej, rodzinnej atmosferze. Życzę wiary, nadziei, aby ten następny rok 2023 był dla nas wszystkich dobry i o wiele korzystniejszy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.